kobieta bardzo często, właściwie zawsze, odbiera uległość faceta jako polegliwość, jako gotowość do poddania się jej. Czyli jednocześnie dla kobiety jest to sygnał, że ten facet jest po prostu słaby, że się boi lub że jest tchórzliwy. I bardzo często dlatego faceci zachowują się nieodpowiednio, bym powiedział. Starają się pokazać, że oni posiadają poczucie wartości i to poczucie wartości wyrażają swoim, nazwałbym to, ordynarnym zachowaniem lub po prostu niekulturalnym, bo jak facet jest niekulturalny, to wydaje się mu, że jest odważny. Jak facet jest odważny, to wydaje mu się, że zwiększa się jego szansa u kobiety. Oczywiście, jak facet jest odważny, to jego szansa u kobiety wzrasta. Ale jak wzrasta szansa faceta u samiczki, wtedy, kiedy on nie jest kulturalny, tylko chamski, ordynarny lub pokazuje, popisuje się swoją siłą, to nie jest kobieta. To jest samiczka gatunku Homo sapiens, która szuka wszystko jedno jakiego samca. I dlatego panowie, jeżeli chcecie mieć wyjątkowe samiczki, to zachowujcie kulturę w każdej sytuacji. Również w tej, kiedy kobieta chcę was sprawdzić, na ile jesteście świadomi swojej wartości. Pozdrawiam serdecznie.